Dobra, czas się odmurzyć. Zapraszam chętnych. Spartiatik! Shortsy na incognito albo nowe konto, żeby algorytm świeży był? No jak? On pewnie i tak podsłuchują. Niestety. Nic to nie da. To by nic nie dało, nie dałoby nic. Mężczyzna, dżungla, góra? Może działa energię, nie wiem, damy na to może Shena. Spróbujmy. Ale nie 3 godziny. Bez many jakiś. Może za... Jaka to postać? Czekaj. Gragas. Dżungla i góra. Mężczyzna, dżungla, góra. Czogat. Nie, Czogat jest stary. Nie wiem. Rengar. Góra. Warciu. Bez many. Ty, może być Rengar, serio. RL? Może, ej, kurde no. Jak morda? Trudne, zagwozdkę mam. Jest myśliwy, jest i ofiar. Ty, to jest Rengar! Bo to mi nic nie mówi. Rengar. Ja pierdź! Tak. Dżungla, góra mnie trochę zmyliła. Dobra. Nie? Gragas. Widzisz, nie gram w tą grę już 50 lat, ale nadal swoją postać rozpoznam na kilometr. Malistycznie, bo nie... Co to jest? Ta znajoma z obsesją, co? Wydawać milionów. Spoko, ja też lubię prostą pielęgnację. No, rano wstaję i myję twarz wodą, ale że z kranu? Tak? Nie no, tak nie może być. Woda z kranu ma mnóstwo kamienia. Musisz albo myć twarz wodą z butelki, albo zainwestować w specjalny filtr. Aha. Co tak jest naprawdę? Później wycieram... Dlatego w ogóle się nie my... Mam tę twarz ręcznikiem. A jakim? Takim bawełnianym do... twarzy. Bawełna na twarz, no tylko jedwab. Jedwab, okej. Okay. No i później nakładam serum. Ile? Jedno. Jedno to jest za mało. Musisz użyć rano serum z witaminą C. Później serum z kwasem ferulowym, które ustabilizuje witaminę C. Ej, serio nie możesz takie gęby, nie? Przemyć wodą z kranu? Później serum z witaminą E, która ustabilizuje... Wytłumaczy ktoś? No a później SPF 50. A ile was? Nie, tu jest o myciu ryja. Nie piciu. Nie, to... Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy Aj, ogólnie, ja po wyborach dużo oglądaliśmy polityki i moją predykcją było, że nic się pewnie nie zmieni, mimo nowej władzy. I co? Słuchasz dziadka? No i co? Minęło parę miesięcy i się nic nadal nie zmieniło. Także no właśnie, słuchaj dziadka, to daleko zajdziesz. Ty, Mister Grahamka, tylko za cicho jest. Chyba te shortsy za cicho, bo potem widzowie piszą, że za cicho. Kupuję najczęściej Biedronce. Serwuj mnie po więcej porad zakupowych. Oleju kokosowego nie kupuję, ma najwięcej niezdrowych, nasyconych kwasów. Czekaj, co ty, na tym się da smażyć normalnie? Co to jest olej kokosowy, widzowie? Na tym można na przykład usmażyć mięso, czy coś takiego? Tłuszczowych. Tego oleju słonecznikowego też nie kupuję. Ma dużo zdrowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i dlatego powinien być w ciemnej, szklanej butelce, a nie takiej jasnej, plastikowej. Olej z awokado jest bardzo zdrowy, ale jest najdroższy spośród wszystkich olejów w Biedronce. Dlatego najczęściej wybieram olej, który jest uniwersalny, nadaje się... Ej, serio? To, że jest ciemna butla, nie? To ma znaczenie dla oleju, że jest zdrowszy? Świetnie do smażenia i dobrze smakuje na zimno. Dostępne są różne rodzaje. Oliwa extra virgin. Ej, to czemu te pieprzone kujawskie i inne gówno są przezroczyste, a nie ciemne? Co to za problem? Bo pewnie droższa butla, nie? Ale skam w dupę. Dymają nas w biały dzień, widzowie, a my to jeszcze bierzemy do ryja. Yes. Dobra, my best friend used to always ask me to teach him how to swim, but I never did because I was too lazy. He drowned in September. Aha. My biggest regret is saying I wouldn't cry if my... To są smutne rzeczy, co ludzie mieli zrobić, ale niestety... My mom died. She was given 2 years to live if her health continued the way it was going. And I was too much of an angsty, self-centered teenager to worry about anyone but myself. When I was 4 until I was 6 years old, I was molested by a babysitter. And when I told my father, he told me to be quiet about it. He said that as a female, my body is for men. This idea has Nie, no to jest prawdziwe to jest? Naprawdę są tacy ludzie, jak ona mówi? For sins. My whole life I've been made to feel like I was undeserving of love, both from myself and others, and I'm afraid that part of me believes them. Ty, ale
W sensie nie, no może to jest prawdziwe, ale naprawdę to się wydaje jak z jakiegoś filmu i to takiego popieprzonego, ale z drugiej strony, no może to być prawdziwe. Jest tyle ludzi na Ziemi, że jest bardzo prawdopodobne, że takie rzeczy się dzieją i to nawet często. Tak wiesz, znaczy procentowo mało, ale tak ludzi, ile takich dotknęło takie coś, no to pewnie jest sporo, ale porypane. W Wietnamie, oprócz imion występujących w dokumentach, nadaje się jeszcze takie Czy domowe, Erba pieszczotliwe. skończył Eldana? Nie wiem, bo obejrzeliśmy trylogię Miecykową i nie wiem, czy oglądać dalej, czy nie. Określenie, którego używa rodzina. Ja mam dla przykładu wit, co oznacza kaczkę. Jest taka Kaczka wietnamska na nią piosenka mówią? dla dzieci o kaczce, która wskoczyła do stawu i robi kwa, kwa, kwa. Co to w dupę? Będąc dzieckiem, uwielbiałam ją i ciągle ją śpiewałam, więc stąd wzięło się moje domowe imię. A czy u was w rodzinach występują domowe imiona, tak jak w Wietnamie, Co? oprócz... Domowe? Kurde. Jak domowe? Że tylko w domu tak... Czekaj, czyli takie jakby przezwisko po prostu, to? Czy tam jak to się mówi? No tak, no, luj. If creme brulee and pork belly burnt ends had a baby, this is what would happen. Starting off with a whole skin on... Na mnie mama mówiła leniu, ale nie... Pork belly. With a sharp knife, make a bunch of tiny holes, barely piercing the Chrupiąc, skin. Co robi? Then on the meat side, take slices both the short way and the long way, without cutting through the skin. Salt and pepper on the meat side, and just salt on the skin side to dry. And we're smoking over apple wood. Messi się znalazł. Nie no, ale to był smutny film. At which point we'll hit the burnt end meat side with barbecue sauce to tack up in the oven until we'll finally add our sugar over the top for the brulee. To jest cukier? Flamethrower till a shimmering caramelized casing is formed. And what we're left with is a Ja pierdziele, co to za jedzenie? Pork belly skin over the top of mouth-watering burnt ends that you need to try at least once. If creme brulee Ej, zjadłbym to. Nie podobają mu się twoje odzywki i chcę, żebyś przeprosił. Serio? A jeśli nie, to wolny kraj. Jeszcze. Ty, żeby I to nie wolno było mi powiedzieć rasizmie. Starej piździe, żeby spływała. Chcesz ze mną zagrać? Nic fizycznego. Co to jest? Już wiążę buty i nie mam zamiaru walczyć z takimi klockami. Co to za gra? Zadam ci pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze, postawię wam kolejkę i będziecie mogli hałasować. Nie uwili na mnie garbaty. Przeprosi mojego przyjaciela. Dobra. Zaraz się napijemy. Oto pytanie. Ten, kto wymyślił? Nie chciał. Ten, kto kupił? Nie potrzebował. A ten, kto potrzebuje? Nic o tym nie wie. Co to takiego? Walny. Nie wiem, co to jest. Trumna. Nie podobają. I ta muzyka. I built a special device. Hey Dad, can you turn my $100 Japanese mango gourmet? Of course, son, I can turn this to a $1 million fruit salad. Total, this is 200. $100 za ten owoc? Dollars. With the juice start coming out. Juicy, worth some money. How much is this, son? 180 for one, so 360 for both. Bruh, bruh. Goes down the $120. Czemu ty, i widzisz, dlatego ludzie w USA tak wyglądają, no. $100 tam kosztuje pieprzone mango. $180 parę czereści, czy tam wiśni. A pewnie mag zestaw z 4 litrami Coca-Coli, kilogramem chipsów. Rozumiesz? Kosztuje 20 centów. Dollars crown melon. That's what she said. Japanese melon. $100 pieprzony arbuz. Like an alien fruit, yes. Japanese mandarin. Oh, no seeds. Red dragon fruit. This dragon. Czemu w dupę te owoce są takie drogie? Dragon fruit. Wow, look at the color. Jackfruit. Passion fruit. Pieprzony $1000 za zasraną sałatkę. Co to w dupę jest? But you also brought the juice.
A potem i tak skiśnie, bo zamówią pizzę. Ameryka. You had birthdays before you came here. How did you celebrate? Dobra, skip. Nigdy nie kupuj dzieciom. Tympark wypuścił mus, który leży zaraz dosłownie obok innych produktów dla dzieci, takich jak bobsnail i kubuś. A tego musu dzieci jeść nie mogą. Jest to nawet opisane na opakowaniu, ale z tyłu małym drukiem. Łatwo się pomylić. Ten mus ma więcej kofeiny niż espresso. Tych musów nigdy nie kupuj dzieciom. Tympark wypuścił mus, który leży zaraz... Cześć. To może zamiast... Energetyka? All right, so he's obviously never seen an escalator before. It's been very clear the moment he saw it. He's like, I don't want nothing to do with it. So it's a little hurdle we're gonna have to get over. Przerzucamy się na amerykański YouTube. Nie, no bo widzisz, same takie rzeczy, no to... Over. We'll try to take it the easy way, but at some point we actually have to go up. And once he realizes it's not scary, he'll be good to go with it. But let me just show you where he's at right now. Zacząłeś gadać o Chińczyku od razu, ale co ty piszesz? Dzięki Relo za 20 lat. We're not gonna baby talk him. There's nothing to be worried about. This is another area we gotta make sure he figures it out. Ty, ale on ogarnia. There you go. If you can use food, use it. But if a dog's this stressed, which he is. Ty, nieźle ten piesek ogarnia te schody ruchome. Andrzej, Tadeusz. Ej, czekaj! Jego nie usunęli z internetu? Co jest? Skąd się tu wziął? For people to be saying I'm a bad person when I run a shelter for dogs. Od 3 dni gotuję posiłki dla żony. Pierwsze 3 posiłki szykuję dzień wcześniej do każdego. Ty, a widzieliście to? A czekajcie, może pokażę wam po prostu. Come over here. Check out my new shoes. They're the brand new. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Nike kicks. Oh, that is so fire. Ziom, wpadaj tutaj. Zobacz wpadaj. Moje nowe buty. To jest coś zupełnie nowego. 1, 2, zawiąż swój but. 3, 4, zawiąż jeszcze raz. 5, 6, Nike buty. Och, to jest takie ogniste. Nike buty. Och, to jest takie ogniste. Jak on to mówi? Boże. To jest nowy, to jest content next genowy. Go nam trzeba? Ludzi nam trzeba. Zespołu, kurwa. Twardych. I co, oglądałeś Deadpoola z dubbingiem pyły? Żeby jeszcze nakręcić 6 kolejnych części. Okay. Moje ciało to instrument zagłady. Jaką masz supermoc? Odwagę. Zruszyłem się. Masz dosyć odwagi, żeby zajrzeć do kibli i zobaczyć, czy nie wyszły papierowe ręczniki? Ja to pierwszy okay, raz widzę. To ja zacznę zbierać CV-ki, ale nie płacimy za badania pracownicze. Chyba odświeżę konto na LinkedInie. Wyczuwasz jakby... ducha czasu? Ej, to brzmi jak fanowski Dawid. Nie, inną, odżygam kwachem. Chcecie, żebym wam pokazał? Nie, dzięki, Jezu. Nie, wierzymy ci na słowo. Też tak mam po kebabie. Peter. To nie jest AI, ale to brzmi jak fanowski dubbing, dziwne. Co to w dupa jest? Ty, nie mo trzeba kroić ziemniaków, tylko tak robisz? Co to jest za urządzenie w dupy, że jajko tu wpieprzesz? Ty, ale przecież to po jednym jajku się robi. Przecież to jest. To się 100 lat robi jedzenie. No, chcesz takie jajko, ale przecież to zakuje tak jak zwykłe, no. To dla dziecka, żeby ładnie wyglądało, tak? Żeby zjadło. No, dziwne, tak szczerze. Samo żarcie mam na głównej. A co w dupę? Co w tym złego? A ty masz pewnie Paliona i Roblox. Pieprz się. Fajne rzeczy. O, mam Rybcowa jeszcze. Twojego idola. Nice. To nie jest dobra walka.
Co? To już było? Nice. To nie jest dobra walka. Teens? A właśnie, musimy to obejrzeć. A oni shortsy robią? Tajski. My pronouns aren't preferred, they are mandatory. Okay, how the f*** am I supposed to know when I'm only meeting someone on the go and I'm not allowed to guess by how they look same or how they masz? Dress or by what they got that's going on below. Tajski paszport jest uważany za jeden z najsłabszych na świecie, ale mimo tego jako Polacy możecie pomarzyć, że uda się wam go dostać. Bo kiedy na przykład w Polsce obywatele Ukrainy bez problemu mogą dostać obywatelstwo i paszport, tak w Tajlandii rząd od lat broni się przed takimi możliwościami. Mimo tego znam kilka osób, którym się to udało kogo i już za chwilę blokują? Przedstawię wam Polakom? Wymagania, które musieli oni spełniać. Po pierwsze, język tajski. Znajomość na poziomie biegłym zarówno w mowie, jak i piśmie. I teraz wyobraźcie sobie, że musicie nauczyć się pisać szlaczkami, a sam... Każdemu blokuje Tajlandia obywatelstwo? Czemu? A wymowa? Tylko posłuchajcie mojej próby rozmowy w tym języku. Po drugie, podatki. Najprościej mówiąc, wasze pieniądze muszą zasilać lokalny budżet i nie jest tu istotne to, w jakim kraju je zarabiacie. A co najważniejsze, wasza pensja nie może być niższa niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. Po trzecie, wasza historia w Tajlandii. W kraju musicie mieszkać od minimum 5 lat, plus nie możecie posiadać żadnej historii związanej ze złamaniem prawa. No i co w tym złego, że tak jest? Przecież to nie są jakieś nie wiadomo jakie wymagania. Dobre są. Co to za problem? Co jest złego w tym, że nie dają w dupę obywatelstwa w chipsach? Bo nie rozumiem. Nie, szczerze. Teraz poważna dyskusja. No przecież to jest nic złego. Normalne wymagania, które da się spełnić i masz obywatelstwo, no i tyle. Czemu my znowu oglądamy żarcie? I jakieś... Potwierdzono kolejny sezon serialu 1600... Ej, widziałem jeden odcinek tego serialu, fajny nawet. 1670. Podszyfrowałem ukrytą w liście informację. Niby każdy się tego spodziewał, ale mimo wszystko... A z tym 10 miesięcznie, no tak, ale to oni pewnie dlatego, że... No co? Nie chcą biedaków u siebie, tak? Nie no, Tajlandii 10 miesięcy to dużo? To jest biedny kraj czy bogaty? Chyba biedny, nie? To może być duże jak na realia ich. Tylko wciąż jeszcze panowała lekka niepewność. Twórcy jednak potwierdzają, 1600... Ten serial jest żenujący? Czemu? 70 doczeka się drugiego sezonu. Fajny był. Serial Netflixa okazał się prawdziwym hitem, zarówno wśród widowni, jak i krytyków. 1670 utrzymywało się w top 10 polskiego Netflixa przez 11 tygodni, a fani serialu zaczęli zakładać grupy w social mediach, żądając drugiego sezonu. Co więcej, Polska Akademia Filmowa nagrodziła go Złotym Orłem w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny, a jego pomysłodawca i twórca, Jakub Rżyło, dostał nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich dla twórcy najlepszego scenariusza serialu fabularnego. Póki co nie wiadomo jeszcze niestety wiele więcej niż to, że drugi sezon powstanie. Data jego premiery pozostaje na razie nieznana. Wiadomo tylko, że za scenariusz w dalszym ciągu odpowiedzialny będzie pomysłodawca całego projektu, czyli wspomniany wcześniej Jakub Rżyło. A wy, jak myślicie, czego możemy spodziewać się w nowym sezonie hitu Netflixa? Nie wiem. Wykupiłam wszystkie możliwe kwiatki Lego w okolicy. A na pewno w Płocku. Tylko dlaczego? Przez internet nie miałam możliwości kupienia hurtowo kwiatków to z Płocku, z filmu. Więc trafiłam do jedynej hurtowni, jaką znam w Płocku. Ej właśnie, teraz mi się przypomniał, jak na to patrzę, że ten Lombard bym jeszcze pooglądał. Ten taki, co kiedyś oglądaliśmy 100 lat temu. Plockami Lego. A widzę, że oni kwiatkowy asortyment mają dość obszerny. Jednak to, co mieli na wystawce, było niewystarczające. Tak, a ja potrzebuję dużo, dużo więcej. Dlatego zużyłam specjalne zamówienie. I kupiłam wszystkie możliwe kwiatki z klocków Lego, jakie były w hurtowni. Róże, żonkile, słoneczniki, wszystko dla cioteczki. Myślę, że gdyby policja mnie w tym momencie złapała, miałaby nie, no, naprawdę niezły ubaw. Lombard. A ja bym miała wstyd, jak nie wiem. No ale jak inaczej zabezpieczyć taką ilość klocków w samochodzie? No przecież pasami ich nie zapnę, bo się pudełka popsują. No dobrze, ale nie wytłumaczyłam wam, dlaczego kupiłam tak dużą ilość kwiatków. Przecież kwiaciarni Lego nie otwieram. 7 marca w Republice Róż mam warsztaty, na których kobitki będą budować te właśnie zestawy. I każda ten zestaw zabierze do domu. Do zobaczenia. Ach, a po co my to obejrzeliśmy? Ja pierdzielę. Ej, na shortsach się mózg wyłączy i nie wiem, co ja oglądam, a to leci. Hej, Julian. Ja zapomniałem, że stream jest, jak to oglądałem. Odcięło mi mózg. Mój nastrój jest
spokojny. Czym tu się stresować? Bardziej. Ale to jest ta od Stanowskiego? Siły, żeby nie dostać za szybko zawieszki. Ja tak naprawdę myślę, że wszystko rozbija się o to. Jakie zadania czekają? Czy cię lubię? No. Co z tego, że się szybko dobiegnie do pytania, jak później się nie odpowie i będzie się czekało? Trzeba iść i zrobić swoje. Będzie jak będzie. Mój nastrój jest... Po co my to obejrzeliśmy? Znowu mi się mózg wyłączył. O, ten typ jest fajny. The only element in the universe that is safe and soft enough to chew like bubblegum. I've had this lump of indium for years, but I've never taken a bite out of it until now. Actually, biting it wasn't as hard as I expected. It was kind of like refrigerated milk duds. It softened as it warmed up in my mouth as I chewed it. I could tell it was metal. I could feel the vibrations of the crystals twinning. It had absolutely no taste. Ale to tak jakbyś żuł tą folię aluminiową. Chewing it was like chewing bubblegum on a freezing cold day. You know when you breathe in the cold air and the gum gets hard? It was almost softer than that. But it's probably not the best thing for your teeth, so don't do this. To by się łuski wyłączył, oh, tak jak mi. It's also just soft enough to write with. It kind of sticks to your teeth. But overall, I would give it a 9 out of 10. And if you think that sounds high, keep in mind that the periodic table also puts indium close to 10. Ja pierdzie. Co miałem to dawaj na tych szorcach? Wskazywanie oczywistości niedoświadczonym pszczółkom to jedna z niewielu rozkoszy starości. No. Coś tu jest nie tak. Czy to jest Kacman? FBI zrobiło casting na nowego... Nie. Dominik, ile miesięcznie zarabiasz? Co? Dlaczego o to pytasz? Chcę wiedzieć, ile zarabiasz. W końcu content. Ważne? No powiedz no. Zmieni to coś w naszej relacji? Oczywiście, że nie. No okej, okay. Zarabiam 5000 miesięcznie. Że co? Tylko 5000? Z ciebie przegryw. W takim razie wiem, dlaczego zabrałeś mnie do takiej marnej restauracji. Marnej? Za obiad tam wydałem 500 zł. 500 ja złotych? Nie rozśmieszaj mnie. Tyle to powinieneś kelnerowi dać w napiwku. Nie licz, pozerze, że kiedykolwiek się jeszcze z tobą spotkam. Kobiety mojej klasy zasługują na luksusy, a facet zarabiający poniżej 15 tysięcy złotych to biedak. Nie zrozumiałaś mnie na początku. Zarabiam 5000, ale euro. Kochanie, ja sobie tylko żartowałam. Udało mi się ciebie nabrać. A, tak? Ja pierdziele. Co to w dupę jest? Do oczyszczalni ścieków, żeby zutylizować takiego tępego klocka jak ty. Dominik, ile miesięcznie zarabiasz? Co? Co to w dupę jest? Nowe lody polskiego Mr. Beasta, czyli youtubera Czajnik z Biedronki. Jak wyglądają, jak smakują i jak poznać, jaki smak jest w środku. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Jezus, brat chciał być jak lody ekipy. A co z tego wyjdzie? Człowiek TikTok. Zobaczymy. A ja wybieram język faktów. 3,29 za takiego loda, 4 warianty smakowe. Julka, kokos, ananas z nadzieniem wiśniowym. Jaka Justek, Julka? Pomarańcza, mango, sos pomarańczowy. Ostry, co Justek? Lody wodne, arbuzowo-cytrynowe. No i na końcu czajnik, owoce egzotyczne, w środku brzoskwinia marakuja. Oczywiście co to w dupa jest? Smaku, jaki kupujecie, ale dla was to sprawdziłem. Można zerknąć na kod, który jest na opakowaniu. Po spróbowaniu wszystkich wariantów można powiedzieć, że są to słodkie lody owocowe z dodatkiem słodkiego sosu owocowego. Jakiegoś wielkiego przełomu na rynku lodów nie robią, ale jak ktoś lubi egzotyczne smaki, to jest to dla niego, a ci, którzy lubią czekoladowe polewy i lody śmietankowe, to no niestety będą zawiedzeni. Jesteśmy przy Kacmenie, co zobacz to? Ale co to w dupę jest? Co? Poczęty organizm to lepsza siła woli i mniejsze ryzyko podjadania. I po trzecie, bata odkąd pamięta, to była opuchnięta. A po dobry pomysł. Stosowania diety Respo zauważyła, że ten problem ustępuje. Ty, ona ma nogi od tej diety jak Vegeta z Dragon Balla, zoba. Co jest w dupę? Pozornie wygląda na niebezpieczne, ale jest iluzją. Zoba, to iluzja. Władimir Putin odwiedza szkołę w Moskwie, chcąc porozmawiać z młodzieżą o wielkości i potędze Rosji oraz o swoich zamierzeniach dla dobra ludzi. Na koniec spotkania pyta, czy ktoś ma jakieś pytania. Jasio, nieustraszony i pełen pytań, wstał. Mam dwa pytania, panie prezydencie. Zaczął z nieukrywanym napięciem w głosie. Dlaczego Rosja wysłała wojska na Ukrainę i co doprowadziło do zajęcia Krymu? Nie było nic głupiego. Putin, wyraźnie zaskoczony tymi pytaniami, przygotowuje się do odpowiedzi, kiedy nagle
zabrzmiał dzwonek na przerwę. Niezwykle długa przerwa sprawiła, że dzieci opuściły salę. Po powrocie atmosfera w sali była napięta, pełna oczekiwania na to, co się wydarzy dalej. W tym momencie Tomek z nieoczekiwaną odwagą zgłosił się z pytaniem. Teraz mam cztery pytania. Ej, no nie odpowiedział na tamte. Prosto na Putina. Dlaczego wysłaliście wojska na Ukrainę? Dlaczego Rosja zajęła Krym? Dlaczego przerwa była tak niespodziewanie długa i gdzie jest Jasio? Władimir Putin od... Okej. Gdybym miał wybrać deser, który potrafi mnie wzruszyć, to byłby to ten flan. Rzecz jest bardzo prosta, bo składa się jedynie z dwóch warstw. Z jednej strony z karmelu. Szkoda ci Jasia? Wydaje mu wręcz takiego przypalonego i dymnego. Z drugiej strony z warstwy mlecznej. Nie odpowiedział Putin. Z mlekiem, śmietanką i ciapkami wanilii. Flan to się nazywa. Flan w kąpieli wodnej. Po wystudzeniu odwracamy go do góry nogami. Wlewając karmel na półmisek. To mleczna droga ku kulinarnemu spełnieniu. Ej, to jest serio dobre? Dziwnie wygląda, ale bym zjadł to. Taki sernik w herbacie maczany, coś takiego, ta? Watch out! Co to w dupę jest? Boże. Nobody bites your shell, damn it! On go zabił. Naprawdę. What the hell you doing? Co to w dupę jest? Five spice. Tak, Amy, no wiem. Ten to jaki wielki ten czarodziej. Now we chill. Nie? Co to w dupę jest? Watch out! Ja wie. Co my w dupę oglądamy? Wytłumacz. Ale gówno. To co oglądacie państwo w telewizji. Jak reklamy leków robią wodę z mózgu. Okej. W telewizji, prawda? Boli mnie palec. Lek, który połykam, leci do palca. Palec już nie boli, mogę machać. Jest bzdurą, bo ten lek leci do głowy. Ja myślałem, że mam potem taką tabletkę, jakby kleszcz mnie ugryzł pod palcem. No, że się da wyczuć. O, taką bulwę. Też tak myślałeś? Ja tak myślę nadal. I ośrodek bólowy wyłącza, a dlatego palec mniej boli. Więc jest akurat odwrotnie, niż pokazują marketingowcy. Mhm. Ale oni są od czegoś innego. Oni są od pokazywania rzeczywistości nie takiej, jaka jest, tylko od pokazywania rzeczywistości taką, jaką powinien widzieć konsument, odbiorca danego produktu. Na tym polega różnica. Co? Czyli rozumiem, jak byłby lek, żebyś sraczki nie miał, to powinien być tak. Reklama zaczyna się od tego, że ktoś staje z kibla, jest cały zasrany gównem kibel. Zasrany gównem. Bierze tabletkę i na następny dzień czysty, piękny kibel, tak? Taka fajna, obrazowa i wtedy wszystko jest jasne. W stosunku do PR-u i marketingu jestem w ogóle z drugiej strony. Jestem po drugiej stronie barykady. Mhm. Jestem po, powiem coś okropnego, ale po stronie rozumu. Może dlatego nie robisz reklam leków? Nie mogę. I wiedzy, a nie bełkotu handlowego, żeby klienta omamić, żeby coś kupił. No piąty długopis. Ale co to jest za omamienie klienta, że pokazuje, że APAP leci na reklamę i cię palec przestaje boleć. Wydaje się, że nikt tak potem nie myśli, że APAP leci ci do palca. Kto? W dupę. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. To on ma chyba ludzi za idiotów, a nie ta reklama. Od dziecka wszystkie babcie, ciotki mówią mi: matko, dziecko, jakie ty masz piękne, duże oczy. Kawalerów to ty się nie opędzisz.
I okej, może tak jest. W sensie z tym, że są ładne, nie z tymi kawalerami. Ale są też wady dużych oczu, które dzisiaj wam przedstawię. Numer jeden, ciągle coś mi wpada do oka. Bo czy ktokolwiek z was, ludzie o normalnym rozmiarze oczu, miał kiedyś może muchę w oku? Nie chodzi mi o taką małą muszkę owocówkę. Prawdziwą, pełnowymiarową muchę w oku. Bo ja tak. Wpadła mi do niego, jak jechałam na rowerze, więc pół trasy do domu jechałam na ślepo. A potem całkiem ciężko było ją wyciągnąć. Numer dwa, nie domykam oczu. Mój naturalny poziom domknięcia oczu wygląda następująco. To jak ona śpi? Nie, ty sygisz skam. Mam za duże oczy, za małe powieki. Jak śpię, to wyglądam tak. Cześć, to jak ona zamyka oczy, ty był... Nie, dobra. Nie, nie mówię tego. Nieważne, w dupę. Chyba wszyscy widzimy, że jest to dziwne. W moim makijażu nie ma czegoś za mało skóry, jak... rozumiem, ona ma na sobie. Jak zamyka oczy, to... Nie, dobra. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę